Siemaneczko, witamy w wspaniałą środę. No i tak, lecimy ze ścianami nośnymi, tylko czekamy na Manitu. Trochę ciężko było, ale udało się przekonać pana, żeby zajechali, bo gdzieś indziej robotę mają. Także jest dobrze, tak to byśmy musieli dymać to wszystko ręcznie, nie? A tak to nam wrzuci. No, wracamy później. Spójrzcie, jaki to ma zasięg. Stamtąd bez problemu na drugi koniec, jakby chciał, to by to postawił. Także fajny sprzęt. No, rozstawimy i lecimy. Jeszcze zasypaliśmy sobie piaskiem. Także jest git. No i tak jak tutaj, musimy na klej zrobić spoinę pionową, że ta reczka ścieramy. Gdzie mój pędzelek? W końcu nie zalewaliśmy za koleją i tak rzadziutki klej mamy, a no to jest po prostu piórowpust, także i tak tylko zostają te uszy, nie? Nie jest tak, że jak są same te żeńskie, że po prostu dziura zostaje do samego dołu. Warto go zresztą przycisz jeszcze, bo drze się, skubana się rozkręca dopiero. Opa. Opa, kanda staj. Do sznureczka. Pyk, pyk, pyk. Tutaj lico. Elegancko. No jednak nie są jakieś super równe. Znaczy tu jest lico. Arduino jednak jest, ale chodzi o to, że kształty trzymają. To, że jest szerszy, to pół bidy, nie? Pół biedy. Najgorzej jak on jest, nie trzyma kątów, tylko na przykład, no teraz to narysowałem, tylko na przykład jest tak i tutaj na przykład ma wyższą jedną stronę, to już wtedy drugiego kładzie ci, żeby on był tak samo tu w pionie, no to tu już trzeba klinika upodbić. To tak w uproszczeniu. Tutaj zaraz mamy drzwi. Akurat bloczek. Bloczek wyda. Jeszcze będzie co ciachnąć. Majeczka. Dobrze, że
udało mi się namówić prezesa z hurtowni, bo jakąś robotę mają na zwoleniu i no i nie bardzo pasowało im tu puszczać tego sprzęta. Ale dobry bajer nie jest zły. Delikatnie. Pach, pach, pach. Dlatego warto się przyłożyć do tej pierwszej warstwy. Jest ok, jest alright. Drzwi dotąd. Mamy drzwi. Mamy tutaj kawałeczek. Tu już klejik zabieramy. Niepotrzebnie. Oczywiście ósemkę mamy grzebyki, ale nie robię 8 mm spoiny, bo bym musiał go tak trzymać, nie? Jak tego płaściutko biorę, naprawdę ta spoinka wychodzi nie niewielka. Im nierówniejszy towra, tym tą spoinę trzeba robić grubszą, bo nie ma manewru, nie? Tutaj widzicie lico idealne. Z tym na przykład się równa. Tu nie będzie. No i tak to jest. Tak to jest. Tutaj znowu ścieramy pana. Ścieramy panu dwa te. Ale nie tak. Dobra, zetrę. Muszę najpierw tam klapnąć na winkiel sznurek dopiero. Tak sobie sprawdzić, czy nie ma wystających elementów. Dobra, przykleję se tam sznurek i jedziemy dalej. Zresztą mogę wam pokazać. Opa. Dobra. Więcej, nie więcej. Teraz go nie dobijamy. Najpierw go ustawimy. Tu ten róg mnie interesuje, najważniejszy. Jest róg. Rożek, sam winkielak. I tego winkla się utrzymamy.
zaparowało mi. Powiem wam, rano chłodnawo się robi. Luks malina. Tarara, tarara, tarara. Tarara, tarara, tarara. Widzicie, tu ma trochę takie coś. I jeszcze pyczykłak, ale musi być idealnie. Dobra. Fajna poziomica, bo ta bańka jest praktycznie od kreski do kreski. Nie jak w niektórych poziomicach, że jeszcze zostaje po 2 mm miejsca, nie? I wtedy naprawdę jest duże wachnięcie. A tu tak naprawdę można ustawić to. Dobrze, Stasiu, gdzie gwoździk? Już mi zgubiłeś gwoździa. Dobra, mam tu. Muszę ci stać na chwilę tutaj. Zaszkodzić. Może nie tyle zaszkodzić, co... Teraz tak naprawdę to nawet nie muszę czepiać na razie tego sznurka. Widzicie, wydawało się być dobrze. O. Dobra. Nic mi się tu nie zmieniło. Brylantowo. Brylantowo. Nie mogę tego czepiać, nie? W sumie tego też złapię. To będzie mi trzymał w tą stronę tego bloczka, żeby tym nie przeciągnąć. Tutaj już nie biorę do roga, tylko do lica. Tarari, tarara. Klap, klap, klap. Nie ma wiaterku, nie trzeba mocno naciągać. Teraz, że on sobie trochę będzie wisiał, to mi nic nie przeszkadza. Pilnuje lica. I lecimy z trzecią warstewką. Także najbliższe dni tak będą wyglądać. Murowanko, murowanko. Do sznureczka. Cyk, pyk, myk. Yeah.
sprawdzić, czy stróbków nie ma, żeby nie odpychało. Dół do poprzedniego, góra do sznura. Ciutkę. Nie, no nie, zobacz to. Co? Ten to. Daje centymetr, nie? Szerszy. Nie widać, jest wyższy, nie powiedzieli. O. Ale... W porównaniu, no, są... Bajeczka. Aby nie dotykał. Tararara. Wow. Opa. Murujemy cztery warstwy. Wzmocnimy strefy podokienne. Heja do góry. Oh.
piasek z tego wiaderka. Klej! Emil Beton! Ta. Docina! Dobra. Zabierzemy to, bo zaraz nam to stanie. Dobra, Emil dotnie. Lecimy dalej. I lecim czwartą warstwę. Od następnej już pilnujemy otworów okiennych. Odrysujemy se. I weź na mnie przycisz to jeszcze, bo to skubane to GoPro, to co nie trzeba, to tak wyłapuje pierdzielone. Elegancko, lico. Słoneczko jeszcze z boku szczela, to widać wszystko. Widać wszyściutko. Chodź maleńki. Masz Emil? Nie masz. Co? Połóweczki też nie masz. Takiej fantastycznej. Mogę w sumie stąd zacząć. Tarara. I 33, nie ma tu kawałka jakiegokolwiek? Nie wiem. 31? Nie, mało. No to co to? Nie ma żadnej różnicy. Czy jak z tej wystartuje, czy z tej? Co? Emil? To nie ma różnicy. I tak między słupami to.
Widzicie, taka sytuacja, że mi nie chcę dojść. Nie trzyma dziad kącika. Komu pomagamy? W taki sposób. Jest tak rzadziutki klej, że bez problemu on zaciągnie ten nawet nie milimetr. No. I elegancko. Tak gdzieś woreczek kleju idzie na paletę, nie? No, paletę bloszka. Widzicie, nie potrzebuję klina. Na, na. Spadaj bąk. Hopa. Która to godzina? Bo coś mi żołądek podpowiada, że blisko południe. Za 10? No już przyzwyczajony, nie? Ta godzina i dawaj papu. Ten też chce pomocy. Cholera, akurat jak włączyłem kamerkę, to krzywulca się trafia. Tak to zobaczcie. Na tej ścianie to nie ma żadnego klinika, tam. Ale macie okazję zobaczyć, jak to działa. Tu dosłownie ile to jeszcze dźwigło? Nawet nie milimetr, ale już górą ładnie się nastawia. Masz, Emil, jakąś połóweczkę? Tararara. Dawaj z tych śmieci jakiś, żeby w miarę to całe było. Tara. Nie no, ten to park. Taki, żeby do środka było to podziabane. O, dawaj, dawaj, dawaj. Co? Będzie, będzie. Oczywiście, że będzie. Emilu. To nie ma różnicy. A, jeszcze lepiej, bo zresztą tu nie ma różnic, czy przytrę tam, czy to tam. Trzeba przytrzeć już. Tarara, tarara. Pa. Jeszcze muszę po te nadproża zasuwać. Ja taki problem miałem ze zdobyciem tych nadproży, co? A one tak blisko są produkowane. Nie wiem, o co kaman. O co tu chodzi?
Ala ma piwo. Wow. Piwo. Tarierere. Lico. Teraz można go dobić. O. Jeszcze naciągniemy, bo coś zaczęło dmuchać. Ten sznurek nie pęknie. Trochę boli za sznurek dać 20 zł, ale jest fest od samego początku. Łap już go. Mamy, używamy. Dobra, dolecę to do końca. Zjemy coś. Wrócę, jak będziemy robić strefy pod okiem. Wzmacniacz. Nie myl? Oczywiście, że tak. Przenosimy sobie piony. No i przeniosłem. Ostatni mi został. Tu akurat jest okno 60. Teoretycznie do tak wąskiego nie trzeba nawet prętów, ale nie zaszkodzi, nie? Ważne pół metra, żeby zachodziło za obrys okna. 7,5. Ma? Tararara. Najlepiej poziomicę mieć z dziurkami, bo deskę bardzo łapie to. To się wrzyna w deskę. I czekaj, odkąd dokąd, bo tych kresek tam. Co? Dobra, możesz, Emil, robić betoniku takiego rzadziutkiego.
Muszą być galante te rowki, żeby się poszło. Żeby nie wystawał pręcik, nie? Prącik. Chyba za płytko. Na pewno za płytko. Gitara. Czekaj, a mi zaczniemy tam. Dobra, wlej troszkę. Po całości. Ta-da-da. Emil Beton. Pogoda idealna. Nie za ciepło, nie za zimno. Czekaj. Czekaj, czekaj, nie masz kielni betonowej. Co? Dobra, już nie szukaj. Tą wezmę. Sztukać, żeby ładnie wlało. Trochę niesmacznie to wygląda, no ale... Ale tak musi być. Thank you.
wyciągnąć, żeby chrupek nie było. Lej drugie. Emil, dawaj! Tarari en tarara. Wyblak ci ten kask. A ten drugi ci tak nie wyblak, nie? Daj to wiadro. Oj, Emel, Emel. Ja nie chciałem. Też tak powiem. Łapką przez... Jeszcze mi pod nogi, no. Sprawdzamy, nigdzie nie wystaje. Tak. I lecimy tak wszystkie. I lecimy następną warstwę. No i lecimy z piątą warstwą i od tej pory już zostawiamy na otwory. Od tej pory na otwory. Od tej pory na otwory. Tu mnie rożek interesuje. Opa. Po co rękę obijać? Młotek stoi. Piczy kłak. O. Brylantowo. Sznureczek.
Jeszcze kontroling. Bajeczka. I lico. Teraz możemy lico ustawić. Tu jest bajka. Tarara. Na tej długiej ścianie trochę trzeba się nabiegać. W tej wewta. Tu nie ma bajki. Się zlicowało. Po takim klepnięciu warto jeszcze raz sprawdzić. Ale nastukam tu kilometrów. Gruntu deptam dobrze. Baja. Widzicie? Ruszyło się. Dobra. Jeszcze raz. No tu dupa. Jeszcze bym chciał. O, teraz to ja. Dupa. Co jest? Co jest, panie? Coś mnie wkurza ten bloczek. Teraz je. I tu też je. Tu też jest. Tu też jest. Dobra. Może być. Dobra, jeszcze dam ten narożnik sobie ustawię i leci. I ostatnia warstwa, jaką sięgam z ziemi. Terari, terare. Ładnie dojść. Tu musi ładnie dojść. Tarari, tarare. Bajeczka. Niektóre mają takie trochę mniejsze te otwory i można sobie pazury przytrzasnąć.
leco. Mamy leco. Sznurek nie dotyka. Bajeczka. No to wiaderko coś mi brudzi. Tiriri, tiriri. Pa. Pyk, pyk. Snurecka. Lico jest. Kółko to samo. Trzepnąć co jakiś czas, zobaczyć czy się nigdzie nie przyczepił. Opa. Mrówka, uciekaj, jak chcesz żyć. Baja. Tu już między słupami zostaje. Tutaj dotąd. Tutaj dotąd, tam do tamtąd. Stasiu narożnika ustaw.
Można na grzebek elewację robić. Jeszcze jak równy styropian będzie, to nie bawiłbym się w żadne ramki czy coś, tylko nie, po co, grzebek i heja banana. No i tak, 5 warstw mamy wymurowane. Na dzisiaj starczy będzie. Już widać zarys okienek. Także jutro już startujemy wyżej. No, na razie to styropian pod nogi. I da się radę ze 2 warstwy. Później już będziemy musieli z rusztowankę. Tak to wygląda na chwilę obecną. Niestety nie mam gdzie wejść. Nie chce mi się lecieć po drabinkę. Powiem jeszcze na komentarze i lecimy. Golonka 69. Golonko. Siema ekipa, jakie zużycie kleju na jedną paletę bloczków? Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Worek, tak jak mówiłem. Mniej więcej worek. 50 centów. Dobra robota, Przemek. Pozdrawiam ekipę. Pozdrawiamy. Kmepro, no przecież w necie nie jeden udowadniał, że 2 plus 2 to nie jest 4. Pozdrawiam, pozdrawiamy. Mateusz Świerczyński. Teraz się jornąłem, że ten garaż będzie ciut mniejszy od mojego domeczku. 12,50 na 6,6 metra. Przynajmniej mam małą wizualizację. Pozdrawiamy. Mateusz Świerczyński. Chłodniej na dworze to i robota przyjemniejsza. Pozdro ze Śląska. A H plus H nie robią w też w okolicach Włoszczowej. Powiem Ci, że nie wiem. Nie mam pojęcia. Łukasz Tuś. Cześć ekipa, cacy robota. Jak poszło w losowanie? Przytuliłeś te 2 stówki? Pozdrawiam serdecznie, łapka w górę. Nie zadzwonili. Pozdrawiamy. Szczurek Burek. Ale nie łamiemy się codziennie. ESA wysyłamy. Składamy się we 3. Szczurek Burek. Cześć. Kupcie sobie młotki do kostki brukowej. Bardzo podobne do tych, które macie, ale z gumową stopą. Ekipa z miasta M je przetestowała na solbecie. Mają masę, a nie kaleczą materiał. Oczywiście łapka w górę. W waszym przypadku robię to, jak uruchamiam film. Chrum, chrum, dziki, pozdrowienia. Pozdrawiamy. Mam młotki gumowe, ale powiem Ci, no wolę tym. I to tak jak mówię, no przy pierwszej warstwie to trzeba parę razy stuknąć, żeby go ustawić, ale tak jak teraz to... To jest 2-3 pyknięcia, góra 4 to delikatnie, jak nie dochodzi, to trzeba klina brać i tyle, bo nie nawojujesz młotkiem, nic. Czy on by był gumowy, czy nie gumowy. Krystian M. Dokładnie, Przemku, zakład H plus H jest w Puławach, choć nie robią tam część swojej oferty. Pozdrawiamy. Sample Group. Nieraz majstry proponują, żeby zostawić przerwy w pierwszej warstwie przy otworach drzwi. Tarasowy garaż. Nie wiem, po co takie przerwy i jak to przy montażu stolarki wypełniać. Czy spotkałeś się z takim rozwiązaniem? Co ty o tym myślisz? Pozdrawiamy. No ogólnie powinno się z posadzką właściwą zjechać, wyciąć jeszcze niżej. No i wylać posadzkę do samego końca, nie? To by było najtrwalsze, najmocniejsze rozwiązanie, no ale znowu mamy ten beton, nie? Jak wiadomo, beton mostek termiczny. No ale jak dobrze zrobimy izolację, no to będzie dobrze, nie? Także ogólnie no tyle, ile posadzki będzie, powinno się jeszcze wyciąć do dołu. W każdej chwili można to zrobić, także nie ma problemu. A jeżeli ktoś się zdecyduje zostawić, to no to też nie będzie problemu, nie? Moim zdaniem. Stample Group. To było. Paweł Ciciński. Kontrola podstawą zaufania. Pozdrawiamy. Mike LTM 32. Bogu do sznura. Pozdrawiamy. No, to by było na tyle. I tyle. Jutro lecim dalej. No, jutro ciśniemy dalej. Także już wreszcie widać robotę. Co?
coś powstaje. Tak jak mówiłem, kolega wczoraj zajechał i mówi, co wy tu robicie tyle czasu? Zasypane, nic nie ma. A tak to jest. W końcu nie byłem po te nadproża, jutro zajedziemy. Znaczy zajadę. Weźmiemy nadproża. Jutro myślę, że 5. Postaramy się. Nie, powinniśmy ogarnąć jutro do nadproży. Bo okna odchodzą, to odchodzi, także. No, niby odchodzi, ale znowu więcej docinania, nie? Zobaczymy. Pożyjemy, zobaczymy. Jak to będzie. No. Także co, trzymajcie się. Do jutra. Na ramę. Nara, Stasiu.